Jeżeli ta nasza aktywność będzie mniejsza, jeżeli to nasze zużycie energii będzie mniejsze, jeżeli te zapotrzebowania na wodę też nie będą istotnie wzrastały, no to prawdopodobne skutki będą pozytywne dla środowiska. Od strony takiego naszego oddziaływania jako człowieka, oddziaływania działalności człowieka na środowisko. Natomiast pamiętajmy, że ochrona środowiska obecnie jest ściśle powiązana z gospodarką. To są duże nakłady inwestycyjne związane z dużymi inwestycjami w zakresie właśnie lepszego oczyszczania spalin, mniejszego, lepszego oczyszczania wody i te elementy na pewno będą ze sobą współgrały i będzie to wpływ na takie właśnie procesy typowo inwestycyjne, które muszą się odbywać, między innymi w energetyce. Jeżeli chodzi o ład europejski, zielony ład europejski, to na pewno musi być zrewidowany pod kątem możliwości finansowych poszczególnych państw członkowskich w uzyskaniu ambitnych celi, jeżeli chodzi o kwestie dojścia do neutralności klimatycznej w roku 2050. Sądzę, że cały proces będzie następował sukcesywnie, cyklicznie, w zależności od tego, jakie będą możliwości i potencjał ekonomiczny poszczególnych państw członkowskich. W Polsce czekają nas duże inwestycje w zakresie niwelowania i neutralności klimatycznej. Ona dotyka wszystkie sektory gospodarki. W związku z powyższym te obciążenia finansowe z tym związane są bardzo duże i bez wsparcia Unii Europejskiej będzie to bardzo trudne do osiągnięcia, a na pewno nie w takim krótkim i nie takiej perspektywie czasowej jak rok 2050.